Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich tak licznie zgromadzonych tutaj na żywo, w sali U2 na terytorium Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Witam również serdecznie wszystkich, którzy oglądać będą to spotkanie przez środki komunikacji internetowej jak YouTube. na początek kilka uwag technicznych jak za każdym razem. Za chwilę zaproszę naszego dzisiejszego gościa. Będziemy rozmawiać przez około godzinę, a po tym czasie państwo będziecie mieli okazję do zadania własnych pytań, jeżeli takie narodzą się w trakcie słuchania naszej rozmowy. Bardzo proszę o nieprzeszkadzanie w trakcie prowadzenia rozmowy, gdyż będzie ona Nagrywana. Warto zapamiętać bądź też sobie zapisać, jeżeli ktoś ma taką okazję, pytanie, które zechce zadać. Uczestnicy online mogą w dowolnej chwili napisać na czacie odpowiednie pytanie, a postaram się odczytać je, jeżeli czas na to pozwoli, na zakończenie spotkania. Bardzo proszę wszystkich, którzy internetowo uczestniczą, a nawet tych na sali, o polubowanie, poszerowanie tego materiału na kanale YouTube. Szanowni Państwo, dzisiaj zostaniemy zabrani na wycieczkę do powiedziałbym największej zabawki fizyków i naukowców na świecie, jaka istnieje. Do zespołu wielkich laboratoriów, o których prawdopodobnie każdy z nas słyszał, ale zapewne nie każdy z nas dokładniej wie, co się w nich dzieje i kto tam dokładnie pracuje. Na wycieczkę do CERN-u zabierze nas pani profesor. Iwona Grabowska-Bołt, pracowniczka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, która reprezentuje AGH i Uniwersytet Jagielloński od 2015 roku w Radzie Współpracy Eksperymentu ATLAS. Co to jest i czym się zajmuje, mam nadzieję, że się właśnie za chwilę dowiemy. Jest współautorką przeszło tysiąca publikacji z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. Zapraszam panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się składa, że pracujemy na jednym wydziale i z panią profesor jesteśmy na ty, więc pozwolę sobie utrzymać te formy, jeżeli oczywiście pani pozwoli. Oczywiście. Super. W takim razie pierwsze moje pytanie będzie bardzo osobiste, jak mnie mam. Jak to się stało, że zainteresowałaś się tak niecodzienną dziedziną jak fizyka cząstek elementarnych? Y tak, to znaczy z fizyką cząstek elementarnych myślę, że pierwszy raz zetknęłam się w czasie nawet szkoły średniej. Myślę, że w tamtym czasie uczestniczyłam w kilku takich spotkaniach jak to dzisiejsze. Na lekcjach fizyki oczywiście usłyszałam, co to jest CERN, czym się zajmuje. To były oczywiście bardzo wczesne, bardzo wczesne badania, które CERN tam prowadził. Natomiast później, w czasie studiów, a studiowałam fizykę techniczną, a dokładnie fizykę komputerową, tak około trzeciego roku studiów, miałam możliwość uczestniczenia w wystawie objazdowej z Laboratorium DEZY. Jest to mniejsze laboratorium i troszeczkę młodsze od CERN-u. Niemniej jednak był to dla mnie taki moment, kiedy mogłam więcej się dowiedzieć na temat fizyki cząstek, na temat laboratoriów, na temat wielkich eksperymentów, żeby móc opowiadać o tym innym. I oczywiście wtedy, w tamtym okresie poznałam ludzi na wydziale, którzy zajmowali się fizyką cząstek. No i w ten sposób dołączyłam do grupy i tak to się zaczęło. Czy inaczej mówiąc, jesteś dobrym przykładem na to, że popularyzacja fizyki przynosi rezultaty. Na pewno. Zaraża tak. ludzi do tego, żeby tak. sami stawali się naukowcami. Dlatego i studiowali. Przyjąłam, Dlatego przyjąłam zaproszenie na to spotkanie. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni i myślę, że w ten sposób też spłacasz swój dług, który zaciągnęłaś, Jasne. stając się tym, kim jesteś dzisiaj i zarażając kolejne osoby. No to dobrze, wiemy, że jesteś w CERN-ie i zawiadujesz grupą naukowców z Polski, bo nie tylko z AGH. Ale w takim razie zacznijmy od początku. Czym ten CERN dokładnie jest? Tak. Proszę Państwa, CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Powstała w 1954 roku. Jako państwa założyciele, którzy, które przystąpiły do tej organizacji, mieliśmy 12 państw, głównie z Europy Zachodniej, ale chcę podkreślić, że idea CERN-u narodziła się tak naprawdę kilka lat wcześniej, a dokładnie w 1949 roku, kiedy na konferencji, Europejskiej Konferencji Kulturalnej, uczestnicy tej konferencji, uczestnikami byli zarówno politycy, jak i naukowcy. Odczytano list fizyka, laureata Nagrody Nobla, Louis de Broglie, który apelował do tego, żeby utworzyć wspólny program badawczy w Europie. Był to bardzo ważny moment, który zainicjował ideę, którą później przekuto na no właśnie na ten pomysł związany z otwarciem, utworzeniem tego największego laboratorium. Czy tutaj chodziło bardziej o powojenne zrzeszenie ponowne naukowców całego świata, czy też raczej Myś... Europy, czy raczej o to, że pojedyncze kraje w swoich no, powojennych też zniszczeniach nie mogły wysłuchać odpowiednich środków na prowadzenie tak skomplikowanych i drogich badań, żeby wspólnym sumptem temu podołać? Myślę, że obie te idee przewodziły tak jakby tej sprawie. Na pewno po wojnie chodziło o zasypanie podziałów między, między ludźmi, między naukowcami, to jest tak jakby idea, która przyświeca Cernowi, żeby pracować ponad podziałami w międzynarodowym e, gronie naukowców. E, natomiast oczywiście e, naukowcy, pionierzy zdawali sobie sprawę z tego, że robienie badań z zakresu fizyki jądrowej, która później się przerodziła w fizykę cząstek. Będzie za sobą niosło duże środki finansowe, także pojedynczego kraju na to nie będzie stać. Mhm. A czy od razu przyświecał jakiś konkretny cel budowy takiego, a nie innego zespołu laboratoriów? Czy wiadomo było, do czego zdążamy, czy a wybudujmy sobie laboratorium i mieszmy, co tam będzie wychodziło? Na początku cel miał być laboratorium ukierunkowanym na fizykę jądrową, także planowano robienie badań właśnie z zakresu fizyki jądrowej. Natomiast to, co ciekawe, CERN, nam się kojarzy CERN jako laboratorium, które znajduje się w Genewie. Natomiast jako ciekawostkę powiem, że pierwsze, pierwsze miejsce CERN-u to była Kopenhaga, uniwersytet w Kopenhadze, który był wtedy kierowany przez Nilsa Bora. No właśnie, także tam się to zaczęło dopiero po kilku latach przenieśliśmy się do Genewy gdzie zaczęto tworzyć ten, ten duży ośrodek badawczy, to duże laboratorium, które powoli rozrastało się aż do rozmiarów Wielkiego Zderzacza Hadronów, o którym pewnie wszyscy, którzy są tutaj na sali, słyszeli. Natomiast chcę powiedzieć może parę słów na temat Polski. Polska przystąpiła do CERNu w 1991 roku, stosunkowo późno, natomiast to było oficjalne przyjęcie jako w poczet państw członkowskich, i Polska przystąpiła jako szesnaste państwo członkowskie. Dzisiaj tych państw członkowskich mamy aż 23, natomiast, no właśnie, ten 91 rok wydaje się dość późno po, po roku 54. Natomiast chcę podkreślić, że tak naprawdę pierwsze wizyty polskich naukowców do Cernu Zaczęło odbywać się stosunkowo wcześnie dzięki prywatnym kontaktu, kontaktom dwóch profesorów, profesora Mariana Danysza i profesora Mariana Mięsowicza, którego znamy z Krakowa. Profesor Danysz pochodził, z, reprezentował grupę warszawską. Pierwszy stypendysta polski, który pojechał do CERNU. Pojechał tam już w roku 1959, więc bardzo wcześnie. Polska w ogóle dostała status państwa obserwatora, w 10 lat po, 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 CERN, po założeniu cern czyli w 1964 roku. Niestety Związek Radziecki nie pozwalał na to, żeby te, ten status obserwatora przemienić prze, na, na, na państwo członkowskie, które ma oczywiście pewne obowiązki, ale też przywileje. W takim razie jakie programy badawcze są tam realizowane? Tak, CERN nam się kojarzy głównie z wielkim zderzaczem hadronów, natomiast okazuje się, że w CERNie w tym momencie mamy całą gamę eksperymentów, które są prowadzone. Są to z reguły mniejsze eksperymenty niż LHC, czyli wielki zderzacz hadronów, ale chcę państwu pokazać kilka przykładów, to znaczy w Cernie badamy neutrina, czyli te cząstki, które w bardzo znikomy, znikomy sposób oddziałują z materią. Takim przykładem eksperymentu jest eksperyment Dune. Cern służy jak trochę taka baza produkcji neutrin i wysyłania tych, szczelania tymi neutrinami przez Ziemię. I wysyłania ich do innych laboratoriów, w których znajdują się detektory. I tutaj takim słynnym eksperymentem neutrinowym, też cernowskim, jest na przykład eksperyment Opera. Może Państwo słyszeliście, kilka lat temu Opera ogłosiła, że neutrina poruszają się z prędkością większą niż prędkość światła w próżni. Tak, jest. tak to jest ten słynny wynik. Ja zresztą miałam okazję być na seminarium w Cernie, gdzie, gdzie ten wynik był ogłaszany. Niemniej jednak no, on nie przetrwał próby czasu. Okazało się, że winny tutaj w tym eksperymencie za niepoprawny pomiar był źle podłączony kabel od pomiaru czasu GPS między innymi. Dobrze, to są neutrina. Mamy fabrykę antymaterii w Cernie. Cern między innymi na liście swoich kamieni, kamieni milowych. Podaje badania związane z utworzeniem antyatomu helu, przepraszam, wodoru, czyli najlżejszego anty, antyatomu, czyli mamy antyproton, antyelektron, czyli pozyton i powstaje nam atom antywodoru. Pierwsze utworzenie, czyli pierwszy atom wodoru został antywodoru został wytworzony. W Cernie. Następnie kolejny kamień milowy to kilkanaście, utworzenie kilkunastu takich atomów. Badania to, te zmierzają do tego między innymi, żeby badać grawitację. O, to jest ciekawe pole badań, dlatego że Cern nam się kojarzy z innymi typami oddziaływania, koniecznie z grawitacją. Natomiast właśnie eksperymenty antyneutrinowe, przepraszam, te związane z antymaterią, tutaj przykładem jest eksperyment Alfa. Badają, w jaki sposób te antyatomy wodoru poruszają się swobodnie w ziemskim polu grawitacyjnym. Inne eksperymenty służą na przykład do produkcji izotopów promieniotwórczych, które między innymi wykorzystywane są w medycynie. Oczywiście wykorzystywane są też na wiele innych sposobów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że CERN ma również. W swoim portfolio eksperyment w przestrzeni kosmicznej. To jest tak zwany detektor AMS, który przytwierdzony jest do Międzynarodowej Stacji Badawczej. I zbiera dane i analizuje dane, przesyła dane na Ziemię z promieniowania kosmicznego. Bardzo ciekawy eksperyment i bardzo ciekawe wyniki. Z takich nowszych eksperymentów, to może tylko krótko wymienię zegar jądrowy. To jest takie najnowsze dziecko Cernu. Cern inwestuje środki, żeby jeszcze bardziej poprawić dokładność wyznaczania czasu. No i tutaj właśnie takim projektem jest praca nad zegarem, zegarem jądrowym. Inne projekty, na przykład powstała całkiem niedawno w Cernie platforma do modelowania obliczeń o dużej, dużej skali. Jest to tak zwane Biodynamo. To jest platforma, która wykorzystuje najnowsze technologie obliczeniowe, gdzie mamy możliwość korzystania z, z wielordzeniowości, wielowątkowości w obliczeniach, w obliczeniach na kartach gra, ob, wykorzystujemy obliczenia na kartach graficznych i na przykład CERN wykorzystywał tą dużą platformę. To jest taka platforma, gdzie zamiarem jest liczenie bardzo dużej, wykonywanie bardzo dużej ilości obliczeń. Na przykład CERN modelował rozprzestrzenianie się pandemii COVID w ostatnim czasie. Inne wykorzystanie tej platformy to jest na przykład symulowanie zachowań socjoekonomicznych w Holandii. Okazuje się, że na tej platformie mają stworzone tak jakby drugie państwo, drugą Holandię z 17 milionami ludzi i modelują różne zachowania społeczne. Celem tego projektu zogniskowanego na Holandii jest tak jakby wyrównywanie nierówności społecznych taki przynajmniej taka jest motywacja dla tego typu badań wreszcie CERN prowadzi badania to jest nowy projekt gdzie powstaje pewna infrastruktura linia badawcza która będzie służyła do nowoczesnej terapii onkologicznej więc tutaj widać to połączenie CERNu badań Głównie podstawowych, prawda? Z, z tym odbiorcą, takim po prostu kowalskim. No właśnie, ta nowoczesna terapia onkologiczna to jest projekt Light, i w ramach tej terapii będą wykorzystywane elektrony i CERN już za kilka lat. To jest projekt, który dopiero teraz się uruchamia w, przy współpracy. Ze szpitalem, głównym takim ośrodkiem, ośrodkiem klinicznym w Szwajcarii. Ten projekt zostanie uruchomiony za kilka lat, i ponoć ta terapia będzie wykorzystywana w przypadkach, kiedy powiedzmy inne terapie onkologiczne już nie będą dawały rady. Więc wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. Tak jak słucham, to i tak jak się wydaje prawdopodobnie przeciętnemu zjadaczowi chleba, to wcale nie jest w takim razie tak, że CERN to tylko zabawka fizyków, żeby poznawali prawa przyrody nic więcej. Jest z tego mnóstwo pożytków dla y, ludzi wokół. A jeżeli byś miała wskazać jeden taki najważniejszy sztandarowy przykład korzyści z cERNu dla ludzi, który każdy powinien znać i wiedzieć, że to zawcięczamy mm -hmm. współpracy szeroko zakrojonej naukowcom z cernu, co by to było? Tak, to chciałam wspomnieć internet. Otóż właśnie internet narodził się w cernie. Nam się pewnie wydaje, zwłaszcza młodym ludziom tutaj na widowni, może się wydawać, że internet był zawsze. <laughs> Natomiast okazuje się, że miał on kiedyś swój początek. I ten początek miał miejsce w roku 1989, kiedy w cernie programista, naukowiec, który przyjechał do CERNU. Powiedzmy, prowadzić badania, ale bardziej zorientowane właśnie na tą sferę taką programistyczną. Tim Berners-Lee z Wielkiej Brytanii zaczął pracować. To znaczy, tak, po pierwsze. No właśnie, powstawało laboratorium. Okazuje się, że w tamtym czasie w Cernie można było znaleźć całkiem sporo komputerów, a oczywiście do tego, żeby zacząć łączyć komputery, potrzeba tych komputerów, prawda? Także CERN był dobrym miejscem, gdzie była dość duża, nazwijmy to, moc obliczeniowa. No i jeszcze dodatkowo jest to laboratorium międzynarodowe, w tym laboratorium. Ja tego nie powiedziałam wcześniej, natomiast na miejscu w CERNie pracuje stosunkowo niewiele osób. To jest jakieś 2000 osób, jest zatrudnionych przez CERN. Tylko 10% to są naukowcy, czyli 200 osób. Mało, natomiast idea jest taka, że CERN współpracuje z naukowcami z całego świata. Prawda? To jest międzynarodowa współpraca, a więc 12 tysięcy osób jest rozsianych po całym świecie. No właśnie, i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację: jest Tagarska, naukowców w Cernie i te, ta rzesza ludzi Rosjana po całym świecie, trzeba się jakoś ze sobą komunikować. No i ten, ten pomysł powstania internetu powstał w Cernie. Ten problem związany z, z brakiem komunikacji zauważył Tim Berners-Lee, no i właśnie zaczął pracować nad tak zwanym systemem rozproszonej sieci. Informacji, tak zwane www, World Wide Web. I yy, wypuścił artykuł, napisał, wymyślił koncepcję, jak to wszystko będzie działa, Napisał artykuł, przedstawił swojemu szefowi w Cernie. Szef yy, oglądnął i skomentował Vague, but exciting. Czyli mgliste, ale ekscytujące. I osoby, które będą miały okazję być w Cernie na wystawie dedykowanej między innymi narodzinom internetu, będą miały okazję zobaczyć między innymi właśnie ten artykuł z, z tym oryginalnym komentarzem. Tak, Tim Berners-Lee stworzył pierwszą stronę internetową. Nie wiem, czy się Państwo zastanawialiście, która strona internetowa była pierwsza. Otóż info.cern.ch. Można zaglądać tam nawet w tym momencie. Ta strona ciągle istnieje. Tim Berners-Lee też jest uważany za osobę, która włożyła pierwsze zdjęcie do internetu. No cóż. Y Mam nadzieję, że teraz każdy będzie przekonany o tym, że badania podstawowe nie tylko służą nam tym celom, którym są założenia ich, ale również całkowicie przypadkowym, bo jak rozumiem, nie było to planowane w trakcie zakładania CERN-u, że powstanie globalna sieć komputerowa. A jednak coś takiego dzięki temu mamy. Dokładnie. Może ja jeszcze tutaj uzupełnię tą wcześniejszą wypowiedź. Mamy tutaj dzięki CERnowi jeszcze jedną ważną funkcjonalność. Internetu, czy też cechę internetu. Otóż, no mówiłam wcześniej o, o końcu lat 80. XX wieku, natomiast na początku lat 90. CERN wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że internet powinien być dostępny dla wszystkich za darmo. Tim Berners-Lee. Utworzył fundację, która nazywa się fundacją WWW, World Wide Web. I między innymi celem tej fundacji jest zapewnienie dostępu do internetu jak największej ilości osób. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 2012 roku przy okazji ceremonii otwarcia Olimpiady w Londynie, właśnie Tim Berners-Lee miał wielki show. I w czasie tego, tego performance, między innymi, wysłał uczestnikom tego wydarzenia wiadomość. Taką bardzo ciekawą wiadomość zaczęły się zapalać poszczególne lampki na widowni, które utworzyły napis. That is for everyone. To jest dla wszystkich one web i to było jego takie przesłanie. On sobie zdawał sprawę, że 10 lat temu aż 70% osób nie miało ciągle dostępu do internetu. Nie? I to tak jakby przyświeca ta idea, że internet powinien być dostępny dla każdego za darmo, przyświeca właśnie jego działalności. To już mamy, to już zostało zrobione, jest rozwijane, ale przejdźmy do badań dzisiejszych. Zawiadujesz grupą, która prowadzi eksperyment Atlas. Pytanie w takim razie, co to za eksperyment jak się on ma do CERN, jak się on ma do tak. wielkiego zderzacza hadronów? Tak, no właśnie. Ja reprezentuję eksperyment Atlas. Jest to największy eksperyment na wielkim zderzaczu hadronów. Wielki zderzacz Hadronów to jest ogromna maszyna, która znajduje się na granicy. Szwajcarii i Francji koło Genewy w malowniczej scenerii jak państwo widzicie ten akcelerator ta maszyna ma 27 km długości jest to rzeczywiście największa instalacja tego typu idea jest taka że wewnątrz w rurze akceleratora poruszają się cząstki zwane protonami i te cząstki tych cząstek porusza się bardzo dużo i w czterech punktach tego ak akceleratora dochodzi do przecięcia się. Wiązki poruszają się w, w przeciwnych kierunkach, w związku z tym w czterech punktach może dojść do przecięcia się tych wiązek. W tych czterech punktach znajdują się cztery duże detektory. Ja reprezentuję eksperyment ATLAS i detektor ATLAS, prawda? Detektor ATLAS, jeden. Z czterech dużych eksperymentów. Na LHC znajdują się też mniejsze eksperymenty, tak, które mają za zadanie, mają bardzo specyficzne programy badawcze, bardzo, bardzo ściśle zorientowane. Może zanim przejdę do dyskusji, czym zajmuje się Atlas, to chciałabym jeszcze zwrócić Państwu uwagę na, na LHC. Proszę Państwa, LHC to jest maszyna. Mówiliśmy, że największa, najbardziej precyzyjna. Chcę zwrócić uwagę na to, że to jest maszyna, w której musimy mieć bardzo wysoką próżnię. Próżnia, przypominam, to jest, to jest nic, prawda? Czyli wypompowujemy całe powietrze z rury akceleratora, tak żeby protony, które się w tej rurze będą poruszać, nie zderzały się z gazem powietrza. Z cząsteczkami powietrza. Ta próżnia, muszę powiedzieć, na mnie, znaczy czystość tej próżni zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Okazuje się, że jest, ta próżnia jest większa 100 razy niż ta, która występuje na Księżycu. Nawet muszę powiedzieć, znalazłam taką informację, że w LHC, w punktach zderzeń, gdzie próżnia musi być największa, czyli nie chcemy mieć tam żadnych, Praktycznie cząsteczek powietrza. To jest, czyli ten, te punkty zderzeń na LHC, to jest to jest najpustsze miejsce w naszym systemie słonecznym. Robi wrażenie, w każdym razie na mnie. Dalej, proszę państwa, ta maszyna działa. No musimy, musimy przyspieszać protony do prędkości relatywistycznych, czyli bliskich prędkości światła. Musimy mieć pole, do tego celu służy pole elektryczne. Dalej, musimy sterować tą wiązką. Widzieliśmy, że kształt LHC to jest kształt eliptyczny, w związku z tym musimy sterować tymi wiązkami, tak żeby one się poruszały wewnątrz rury akceleratora. Do tego celu używamy pól magnetycznych. To są bardzo silne. Pola magnetyczne dla ekspertów rzędu 6 Tesli. Do tego, żeby tego typu pola wytworzyć, musimy pracować w reżimie nadprzewodnictwa. No właśnie, czyli znowu LHC jest bardzo, bardzo, bardzo zimnym miejscem. Temperatura pracy to około minus 270 stopni Celsjusza. Proszę Państwa liczba kabli nadprzewodzących na LHC, to 7, znaczy długość tych kabli to 7,5 tysiąca kilometrów. Teraz jeżeli zaczniemy te kable dzielić na żyły, następnie na włókna i policzymy długość tych włókien, to okaże się, że długość tych włókien to jest 5 razy odległość pomiędzy Ziemią, a Słońcem i z powrotem. I jeszcze zostaje trochę na... Podróż na Księżyc i z powrotem. Robi to wszystko wrażenie. Ale żeby było ciekawie, no właśnie, to jest bardzo precyzyjna maszyna, w której yy, grawitacja zaczyna odgrywać rolę. Okazuje się, że musimy po, po, poprawiać trajektorię ruchu protonu w LHC na oddziaływanie grawitacyjne Ziemi i Księżyca. Gdybyśmy tego nie robili, yy, tracilibyśmy wiązkę. Natomiast nam oczywiście zależy na tym, żeby ta wiązka krążyła wewnątrz rury akceleratora przez, przez długie godziny. Mówiłam o tym, że w akceleratorze znajduje się, to nie są pojedyncze protony, które poruszają się po, po trajektoriach wewnątrz akceleratora. W sumie na obwodzie LHC mamy 3000 pęczków. Protony są pogrupowane w pęczki, tych pęczków jest, jest 3000. W każdym pęczku znajduje się 10 do 11 protonów. Te protony mają za zadanie, no właśnie, krążyć przez długie, długie, długie godziny. Oczywiście przy okazji nieliczne tylko z, tych, z tej ogromnej ilości protonów będą się zderzać w, punkt, w punktach przecięcia wiązek. Czyli mamy kilka punktów przecięć, cztery, jeśli dobrze pamiętam, i wokół każdego z nich jest obudowa wykonana przez naukowców jako detektory tego, co się stanie w trakcie tego zderzenia. Jednym z nich jest atlas, no i jest jeszcze kilka mniejszych. A czym one się zajmują? Czy każdy jest stworzony do czegoś innego, czy one powielają swoją pracę? Yy, tak. Yy, na, w punktach przecięcia Wiązek mamy cztery. Duże urządzenia zwane detektorami. Atlas i CMS to są detektory, które są największe w tym momencie, największe istniejące detektory zrobione przez człowieka na Ziemi. Mają one bardzo podobną budowę, okalają punkt oddziaływania. Detektory składają się z trzech takich głównych systemów, które, których zadaniem jest wyłapywanie cząstek, które są produkowane w wyniku zderzenia dwóch protonów. Atlas i CMS to są detektory, które mówimy są detektorami ogólnego przeznaczenia, czyli zasadniczo mierzymy. Wszystkie możliwe my to nazywamy procesy, które mogą powstać w wyniku zderzenia dwóch protonów. Natomiast oprócz Atlasa i CMS-u yy, mamy jeszcze dwa inne, mniejsze detektory, to jest Alicja i LHCB, i to są detektory, które są, czy też eksperymenty, które są zorientowane na konkretne zagadnienie yy, badawcze, w szczególności eksperyment Alice yy, bada zderzenia ciężkich jonów. To jest ciekawe, że oprócz protonów na LHC przez cztery tygodnie w roku zderzamy jądra ołowium. I to są badania, którymi interesuje się właśnie między innymi eksperyment Alice. Natomiast LHCB jest to eksperyment dedykowany pomiarom ciężkich kwarków, kwarków, które mają taką nazwę skrótową B od Beauty. I stąd też to B, które jest przyczepione na końcu nazwy LHCB. W takim razie, konkretniej opowiedz nam, co dzieje się w samym Atlasie. Czyli ty kierujesz grupą jedynie badającą zderzenia tych ciężkich jąder, czy również badasz zderzenia proton-proton? My zajmujemy się głównie zderzeniami ciężkich jonów, aczkolwiek w grupie mamy też osoby zainteresowane pomiarami proton-proton. Zresztą badania ciężkich jonów tak naprawdę po części oznaczają też, że musimy tak jakby interesować się zderzeniami proton-proton, dlatego że te zderzenia proton-proton stanowią dla zderzeń ciężkich jonów pewien układ referencyjny. Także każdy fizyk, który jest zainteresowany zderzeniami ciężkich jonów, będzie też bacznie śledził wyniki i analizował dane z układu proton-proton. A dlaczego ołów? Czy tu chodzi o to, że to jest ostatni pierwiastek w układzie okresowym, czyli najcięższy, który jest stabilny? Chodzi o to, że miał najwięcej protonów? Tak, w zderzeniach ołów-ołów Celem tych zderzeń jest wytworzenie bardzo gęstego, gorącego układu. I taki układ możemy wytworzyć im więcej partycypantów, czyli nukleonów, a wiadomo w Jądrze mamy aż 208 208 nukleonów. nukleonów. W związku z tym rzeczywiście zderzamy tutaj obiekty, które mają bardzo dużą ilość cząstek i jesteśmy w takich zderzeniach w stanie wytworzyć warunki które muszą być spełnione, żeby powstał specjalny rodzaj materii, specjalny stan skupienia materii, który będziemy nazywać plazmą kwarkowo-gluonową. Tutaj mówimy o temperaturze, żeby móc wytworzyć plazmę kwarkowo-gluonową, mówimy o temperaturze 10 do 12 kelwinów, czyli milion milionów kelwinów. To jest temperatura 10 tyra, tysięcy razy wyższa niż ta, która panuje wewnątrz Słońca. Także warunki, które tworzymy w czasie takich zderzeń na LHC są imponujące. Mhm, ale taka temperatura, z tego co mi wiadomo, i tak występowała kiedyś w naturze, w przyrodzie bardzo dawno temu, jak Wszechświat był bardzo młody. Dokładnie. I w badaniach zderzeń ciężkich jonów, między innymi fizycy interesują się ty, tym stanem materii, jakim jest plazma kwarkowo-gluonowa, poprzez link pomiędzy plazmą, a stanem materii, w jakim znajdował się Wszechświat. Wszechświat znajdował się też w stanie, który nazywamy plazmą kwarkowo-gluonową, w bardzo niewielkim ułamku pierwszej sekundy swojego istnienia. Także badając plazmę kwarkowo-gluonową, próbujemy dowiedzieć się czegoś na temat początków naszego Wszechświata, na temat ewolucji itd., czyli studiując zachowanie najmniejszych znanych nam kawałeczków materii, staramy się dowiedzieć czegoś o całości Wszechświata. No tego, że to było dawno i że był wtedy malutki, znaczy od początku mógł być nieskończony, to swoją drogą. A czy, kojarzy mi się, że eksperyment Atlas AGH, czy Polska jako tako widnieje w członkach założycielach? Dobrze kojarzy? E, tak. E, otóż eksperyment Atlas został założony w 1992 roku. W zeszłym roku świętowaliśmy 30-lecie założenia i chcę tutaj podkreślić, że AGH, a dokładnie wydział fizyki, który wtedy nie nazywał się wydziałem fizyki. Hmm? A był już wydział fizyki i techniki jądrowej. To 92. był byliśmy w czasie tak jakby przejścia pomiędzy instytutem fizyki i techniki jądrowej wydział fizyki i techniki jądrowej. Dlatego na liście intencyjnym, list intencyjny to jest dokument, który, którego powstanie tak jakby zaznacza narodzinę, oznacza narodziny eksperymentu Atlas. Więc powstał list intencyjny. Autorami tego listu intencyjnego było 88 instytucji z całego świata. Z Krakowa, no właśnie, w eksperymencie Atlas z Krakowa wchodzą w skład Współpracy, czy weszły w tamtym czasie dwie instytucje, to jest właśnie AGH i Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Czyli mamy rok 1992. Osobą, która wtedy reprezentowała Naszą grupę była pani profesor Danuta Kisielewska, która zresztą ciągle jest aktywną osobą w eksperymencie. Może tylko przypomnę, że w 2019 roku pani profesor została profesor honorową naszej uczelni. Tak jest. Myślę, że w uznaniu wielu zasług przede wszystkim związanych z jej aktywnym udziałem w eksperymentach. Na LHC. Wcześniej mówiłeś, że pracuje w LHC około 2000 ludzi, z czego 10% mniej więcej to naukowcy, ale jak rozumiem, swojej grupy badawczej tam nie doliczasz. To są osoby, które pracują tam na miejscu. Tak. A ile osób w ogóle jest zaangażowanych w pracę LHC? Yy, tak, to znaczy może ja się skupię na eksperymencie yy, Atlas, bo tutaj yy, te liczby mam. Proszę Państwa, w, w tym momencie w eksperymencie Atlas mamy zaangażowanych 40 państw z prawie 200 instytucji rozsianych po całym świecie. Jak patrzycie się Państwo na mapę, widzicie dużo niebieskiego, zielonego koloru. To są te państwa, które biorą udział aktywnie w eksperymencie Atlas. To jest w sumie tysiące autorów, naukowców. Wśród tych 3000 naukowców mamy około tysiąca studentów i doktorantów. Także liczby są tutaj y, myślę też imponujące. 3000 autorów. No, jestem autorem kilku publikacji naukowych, i mając kilku współautorów, można wydłużać. Czas wysłania artykułu do publikacji. Jak to wygląda w przypadku 3000? No jest to tak, jest to, jest to bardzo ciekawe pytanie. 3000 3 3 autorów, to jest imponująca liczba. Oczywiście w eksperymencie zdefiniowany jest, dokładnie zdefiniowana jest procedura publikacyjna. Mamy Komitet publikacyjny, który czuwa nad przestrzeganiem wszystkich procedur. Każdy z członków współpracy Atlas, czyli każda z tych trzech tysięcy osób ma możliwość oczywiście dodania, skomentowania każdej pojedynczej publikacji. Natomiast oczywiście nad konkretną pojedynczą publikacją do tej publikacji wkład wnosi czasami mała grupa, która zrobiła analizę konkretnego tematu. Takie publikacje są w eksperymencie bardzo wnikliwie sprawdzane. Wcześniej sprawdzana jest cała kompletność, poprawność analizy danych. Dopiero wyniki można pokazywać z eksperymentów na LHC, jeżeli one przejdą całą procedurę zatwierdzania wyników czyli taka procedura kończy się wypuszczeniem publikacji do wydawnictwa z eksperymentu. No właśnie, każdy członek eksperymentu ma możliwość na dowol w dowolnym momencie e, e, skomentować daną publikację i niektórzy z tego korzystają, niektórzy też, jeżeli widzą, że dany wynik z jakiegoś powodu, nie wiem, wydaje się kontrowersyjny. Jakaś metoda wydaje się kontrowersyjna, zawsze mają możliwość wycofania swojego nazwiska z listy autorów. I muszę powiedzieć, że znam przykład osób, które korzystają z tej możliwości. Tak. Pytanie, czy później tego nie żałują? O, dobre pytanie. Ale to trzeba skierować do tych, którzy tak postępują, jak rozumiem. Znaczy mogłabym tutaj opowiedzieć mi bardzo prywatną historię, ale ze względu na to, że nagrywamy, to może się powstrzymać. Jasne, rozumiem. <laughs> CERN jakiś czas temu był dobrze kojarzony z kulturą masową, zresztą wiele jest odniesień do niego w kulturze masowej, The Big Bang Theory i tak dalej, ale jakiś czas temu Dan Brown w swojej książce Anioły i Demony odwoływał się do Cernu jako fabryki antymaterii, skąd miała być wyciągnięta bomba, ale w 2012 roku cały świat żył tym, że CERN chyba ogłaszał swoje największe odkrycie, jak mam, czyli Bozon Higgsa. Pytanie, czy mogłabyś coś o tym powiedzieć, a następnie, czy mogłabyś powiedzieć o swoich największych sukcesach dotyczących badań w eksperymencie ATLAS? Dobrze. Jeżeli chodzi o bozon Higgsa, to był to pomiar, pomiar, który miał na celu znalezienie sygnatury, która odpowiada bozonowi Higgsa, był takim pomiarem, który zadecydował o tym, że w ogóle eksperymenty na LHC powstały, że powstał w ogóle taki, taki koncept jak wielki zderzacz hadronów. Bozon Higgsa to, to cząstka, która, której, którą tak jakby model standardowy, który uważamy za teorię, która opisuje materię u swoich podstaw, nie? czyli materię cząstki elementarne i oddziaływania pomiędzy tymi cząstkami. Model standardowy przewiduje istnienie takiej cząstki jak bozon Higgsa. Natomiast w momencie, kiedy eksperymenty były budowane, czyli czy w ogóle koncepcje tych eksperymentów powstawały, czyli to, jest, to są lata 90. XX wieku, no to tej cząstki eksperymentalnie jeszcze nie udało się odkryć. W związku z tym właśnie motywacją dla, dla powstawania eksperymentów na LHC było poszukiwanie bozonu Higgsa. Tak, a więc eksperymenty były w ogóle tak jakby optymalizowane pod, pod specjalne sygnatury, które są związane z, z cząstką Higgsa, bo cząstka Higgsa ma taką ciekawą cechę, że jest cząstką, która żyje bardzo krótko. Zaraz po tym, jak zostanie stworzona w wyniku oddziaływania zderzenia dwóch protonów, zaraz po tym się rozpada. Fizycy bardzo dobrze wiedzieli w jaki sposób ta cząstka się będzie rozpadać, bo o tym e, mówi nasza teoria, czyli model, model standardowy. E, I w związku z tym e, optymalizowali, przygotowywali detektory pod te konkretne sygnatury. To czego nie wiedzieliśmy, czego model standardowy nie przewiduje, to jest taka własność cząstki jak masa. E, no właśnie, nie wiadomo było Jaką masę ma bozon Higgsa? Aczkolwiek były pewne przesłanki z wcześniejszych eksperymentów, w szczególności z eksperymentów na lepie, to jest to były eksperymenty, które wykorzystywały dokładnie tunel LHC, obecny tunel LHC, natomiast w tych eksperymentach zderzano pary elektron-pozyton. Więc z tamtych eksperymentów były pewne przesłanki, że, że, że bozon Higgsa musi mieć masę powiedzmy większą troszkę niż tam 100, 100, 100 ileś giga elektronowoltów. Tak, no więc w tym rejonie szukano, jak tylko eksperymenty zostały uruchomione, no właśnie, cząstkę Higsa dość rzadko produkujemy w zdarzeniach proton-proton. To nie jest tak, że każde zdarzenie proton-proton to jest bozon Higsa. Okazuje się, że prawdopodobieństwo wyprodukowania cząstki Higsa jest całkiem niskie. W związku z czym potrzeba było kilku lat, bo przypomnę, że eksperymenty na LHC zostały uruchomione w roku 2009. Pierwsze zderzenia przy niższej energii. Miały miejsce w roku 2009. To była energia niecały 1 teraelektronowolt w środku masy. Natomiast w kolejnych latach tą energię stopniowo podnoszono na 7 teraelektronowoltów i 8. I po kilku latach zbierania danych w roku 2012 ja może pokażę pokażę albo nie pokażę, bo tu coś się zawiesiło. W roku 2012 w Cernie miało miejsce, miała miejsce wielka uroczystość, seminarium, na którym dwa eksperymenty, ATLAS i CMS, opowiedziały o analizie, bardzo skomplikowanej analizie danych, które zostały zebrane właśnie w okresie 2010-2012 i na podstawie tej analizy ogłosiły światło odkrycie cząstki, którą znamy jako bozon Higgsa. Może podkreślę, że był to... Długo, długo wyczekiwany moment, dlatego że teoretyczne podstawy istnienia bozonu Higgsa zostały zaproponowane w roku 1964 przez właśnie Petera Higgsa, na cześć którego cząstka Higgsa ma swoją nazwę. Czyli, całe szczęście, naukowcy w końcu potwierdzili w dwóch niezależnych, znaczy, czy niezależnych to inne pytanie, ale w dwóch eksperymentach istnienie cząstki, która spina ich teorie, które, na których tak naprawdę się bazuje. Bo wszystkie wyniki, jak rozumiem, tych prac są opierane na teorii modelu standardowego. Dokładnie. Ja może tutaj podchwycę ten wątek niezależności dwóch eksperymentów. To jest bardzo ważne, że no, właśnie, mamy te dwa y, eksperymenty, takie jak Atlas i CMS, które mają bardzo podobną funkcjonalność. Są niezależne, to może się wydawać dziwne, ale te zderzenia, które mierzy Atlas, rejestruje Atlas i te zderzenia, które rejestruje CMS, to są różne zderzenia, niezależne zderzenia. W związku z tym mamy dwie niezależne próbki danych. Y, I okazało się, że po analizie y, z, próbek z niezależnych próbek z eksperymentu Atlas, z eksperymentu CMS sygnał znajdował się sygnał, czyli bozon Higgsa. Sygnatura bozonu Higgsa znajdowała się w obu eksperymentach w punkcie, który odpowiadał tej samej masie, czyli 125 gigaelektronowoltów. To jest obecnie y, wartość, którą przyjmujemy jako masę bozonu Higgsa. Y, tak, ta niezależność eksperymentów na LHC jest bardzo ważna. Czasami zdarza się Okej, okay. w przypadku bozonu Higgsa wiadomo, ponieważ to była taka sztandarowa analiza. Oba eksperymenty nad nią pracowały. Setki ludzi pracowały tak naprawdę nad analizą danych, żeby pokazać wynik w roku 2012, który był uznany za odkrycie bozonu Higgsa. Ludzi i superkomputerów pewnie. I superkomputerów, tak. Natomiast zdarzają się na LHC takie sytuacje, że tylko jeden z eksperymentów pokazuje nowy, ciekawy wynik, który też powiedzmy ma znamiona odkrycia. I wtedy jest pytanie, to się robi na takim spotkaniu, gdzie mamy reprezentantów wszystkich czterech współprac na LHC plus dyrekcja CERN-u. No i na takim spotkaniu przykładowo CMS ogłasza, że widzi w danych jakieś nowe zjawisko, coś bardzo ciekawego. No i zaraz jest pytanie, a co z tym drugim eksperymentem, prawda? A co, czy w atlasie też widać to, to zjawisko? No i tutaj, no właśnie, te eksperymenty się wzajemnie sprawdzają w ten sposób. Dodam, żeby zakończyć, jeżeli mogę, wątek Pozonu Hicksa, że w 2013 roku Oczywiście mieliśmy, pamiętacie państwo, Nagrodę Nobla za teoretyczne podstawy bozonu Higgsa, którą dostał Peter Higgs i François Anglais. To są dwaj żyjący teoretycy, którzy, którzy zaproponowali cząstkę Higgsa i cały mechanizm Higgsa, bo proszę pamiętać, że to jest bardzo skomplikowana teoria, która, z której wynika istnienie cząstki Higgsa. Natomiast... My, jako członkowie eksperymentu Atlas i CMS, jesteśmy dumni z faktu, że w tym oryginalnym cytowaniu noblowskim pojawiają się eksperymenty, nazwy eksperymentów Atlas i CMS jako te, które potwierdziły ten mechanizm w sposób eksperymentalny. Dobrze, mamy w takim razie największy sukces LHC, jak mnie mam omówiony. Teraz przejdźmy do bardziej prywatnych i zespołowo z AGH związanych odkryć, bo wiem, że takie istnieją. Tak, wcześniej mówiliśmy o zderzeniach ciężkich jonów, my się zajmujemy właśnie fizyką ciężkich jonów. To są te sytuacje, kiedy zderzamy. Jądra ołowiu. Pamiętajmy, że jądra ołowiu to są bardzo skomplikowane obiekty. 208 nukleonów z jednej strony, 208 nukleonów z drugiej strony. Które, które to, jeżeli się zderzą centralnie, to wytworzą, wytworzone zostaną warunki, które pozwolą na powstanie plazmy kwarkowo-gluonowej. I zajmujemy się też w naszej grupie pewnymi własnościami plazmy plazmy kwarkowo-gluonowej. Natomiast zainteresowaliśmy się całkiem niedawno taką ciekawą klasą przypadków, kiedy w momencie, kiedy zderzają się, przychodzą tak jakby Blisko siebie te dwa pędzące z prędkością prawie prę, równą prędkości światła jądra ołowiu. Okazuje się, że jest taka klasa przypadków, kiedy, kiedy nie dochodzi do fizycznego kontaktu dwóch jąder ołowiu, tylko te jądra ołowiu się mijają w bardzo, bardzo bliskiej odległości od siebie. No właśnie, zainteresowaliśmy się tego typu przypadkami. Są to tak zwane przypadki ultraperyferyczne. Pamiętajmy, że te poruszające się jądra ołowiu niosą ze sobą bardzo duży ładunek elektryczny, no bo tam mamy 82 protony po jednej stronie, 82 protony po drugiej stronie. Te wiązki, te wiązki ołowiu, znowu tutaj nie mówimy o pojedynczych jądrach, tylko o wiązkach ołowiu, one poruszają się z prędkościami relatywistycznymi. No i teraz z teoretycznego punktu widzenia tym ładunkom towarzyszą, znaczy ładunkom poruszającym się z relatywistycznymi prędkościami oczywiście towarzyszą pola silne, bardzo silne pola elektromagnetyczne. Może... Podam tutaj liczbę dla ekspertów 10 do 25 V na metr. To jest pole elektryczne, o którym mówię. I w te, te silne, bardzo silne pola elektromagnetyczne, z punktu widzenia teoretycznego, są mogą być widziane jako bardzo intensywne strumienie fotonów. No właśnie. Myśmy się zainteresowali zderzeniami, w których. Jeżeli mamy w takim razie mijające się zderzenia ultraperyferyczne, mijające się jądra jądrałowiał i towarzyszące im strumienie fotonów, to możemy w takim razie spodziewać się, że od czasu do czasu któraś para takich fotonów się spotka w przestrzeni, czasie, no i oddziała, tak mówimy w naszym języku. W wyniku takiego oddziaływania. No właśnie, okazuje się, że po pierwsze możemy zauważyć tego typu oddziaływanie dwóch fotonów w ten sposób, że w czasie takiego spotkania fotonów może, mogą zostać wykreowane cząstki materii. Badaliśmy w naszej grupie przypadki, w których wytwarzane są z oddziaływania foton-foton, pary fotonów, takie cząstki jak elektrony i pozytony, czy też miony i antymiony. Natomiast to, co najciekawsze, to udało nam się też zaobserwować po raz pierwszy w sposób doświadczalny taki bardzo rzadki proces, który nazywamy rozpraszaniem foton-foton. Może zanim powiem, co to jest, to chcę powiedzieć, że teoretyczne podstawy do tego, że taki proces, takie oddziaływanie dwóch fotonów istnieje, może dojść do takiego oddziaływania dwóch fotonów przedstawili bardzo dawno temu, bo w 1934 roku, to prawie 100 lat temu, Euler i Heisenberg, Heisenberg znane nazwisko, fizyko. To były czasy, rok 1934 XX wieku, to były czasy, kiedy chwilę wcześniej Dirac zaproponował swoje równanie, z którego wynikało istnienie takiej cząstki jak pozyton. Hmm? Czyli mieliśmy parę elektron-pozyton. No właśnie, natomiast Euler i Heisenberg poszli dalej i pokazali, że na gruncie teoretycznym możliwe jest oddziaływanie pary fotonów. Fotony, y, klasycznie patrząc się na dwa fotony, no nie mogą ze sobą oddziałać, bo nie mają ładunków elektrycznych. Hmm? Więc takie, takie oddziaływanie jest w ogóle y, niemożliwe. Natomiast... Y, Euler i Heisenberg poszli dalej i zauważyli, że a jednak jest możliwość na tego typu oddziaływanie za pomocą takiego mechanizmu jak fluktuacja próżni. Z próżni możemy zacząć wytwarzać pary elektron-pozyton. I to oddziaływanie foton-foton przebiega w taki bardzo skomplikowany sposób właśnie za pośrednictwem tych cząstek naładowanych. Elektron i pozyton to są cząstki, które mają, mają ładunki elektryczne. Tak, więc przez długie, długie dziesięciolecia, bo mówimy tutaj o teorii z 30 roku, z lat 30 XX wieku, przez długie dziesięciolecia ludzie próbowali pokazać eksperymentalnie, że ten proces oddziaływania dwóch fotonów, który nazywamy po angielsku light by light scattering, albo rozpraszanie foton foton po polsku, albo światła na świetle. No więc ludzie próbowali robić różne eksperymenty, od takich bardzo prymitywnych, gdzie za pomocą oka, Próbowali rejestrować oddziaływanie pary fotonów, nie udawało się, bo się okazuje, że okazuje się, że prawdopodobieństwo, że dojdzie do oddziaływania pary fotonów jest znikome. Natomiast właśnie na, na, na LHC w tych zderzeniach ciężkich jonów, ultraperyferycznych zderzeniach ciężkich jonów, okazuje się, że warunki są takie, że, że można właśnie. Patrzeć, szukać sygnatur, które mówią o tym, że doszło do oddziaływania dwóch fotonów. Co ciekawe, te fotony w, w procesie rozpraszania foton-foton będą się zachowały tak jak cząstki materii, albo na przykład możemy popatrzeć jak, jak kule bilardowe, które się zderzą i po zderzeniu zmienią odpowiednio kierunki swojego ruchu. Dokładnie taki sam proces będzie dotyczył teraz cząstek, które nazywamy fotonami, czyli cząstek światła. Te cząstki się zderzą i po oddziaływaniu będą się poruszać w różnych kierunkach. Myśmy zaczęli poszukiwać w danych na LHC sygnatury tego procesu. Ona jest bardzo prosta, bo no właśnie, w detektorze spodziewamy się zobaczyć dwa fotony i nic poza tym. Okay? To jest bardzo prosty. Prosta sytuacja do analizy dla fizyka cząstek, więc szukamy dwóch fotonów. Udało nam się znaleźć tego typu przypadki. W sumie przeanalizowaliśmy 20 miliardów zderzeń ołów-ołów, dużo, i na te mnóstwo zderzeń znaleźliśmy 100 zderzeń, które odpowiadało no właśnie tej sygnaturze dwóch rozproszonych fotonów. To jest, proszę Państwa, odkrycie bardzo rzadkiego zjawiska, jakim jest rozproszenie foton-foton. I w tym momencie myślę, że tak to jest traktowane w, w literaturze. To znaczy te nasze prace dotyczące, pierwsze prace dotyczące rozpraszania foton-foton są cytowane jako faktycznie pierwszy eksperyment w historii, który zrobił to, pokazał, że tego typu zjawisko zachodzi. Tutaj chciałabym połączyć może ten temat z mieczami świetnymi, które były w temacie naszego, naszego spotkania, bo proszę Państwa, to rozpraszanie foton foton to w tym momencie jest jedyny proces z punktu widzenia fizyki, który by pozwolił na skonstruowanie takiego urządzenia, jakim jest miecz świetny, prawda? Bo w mieczu świetnym no, mamy oddziaływanie pomiędzy dwoma mieczami. Rozpraszanie foton-foton jest jedynym na ten moment zjawiskiem, który na to pozwala. Muszę powiedzieć, że po opublikowaniu naszej pierwszej pracy, bo w tym momencie mamy już trzy publikacje z tego tematu, z pierwszej do pierwszej pracy bardzo szybko ta pierwsza praca została zacytowana przez. Y, przez autorów artykułu, którzy dokładnie y, komentowali możliwość skonstruowania mieczy świetnych z użyciem tego zjawiska, jakim jest rozpraszanie foton, foton. Napisali pracę o możliwości y, zrobienia, skonstruowań albo o niemożności. Na ten moment okazuje się, że y, y, jest to tak rzadkie zjawisko. Poza tym są inne techniczne wyzwania, które niestety. Y, no, Odsuwają w czasie możliwość skonstruowania mieczy. Świetne. Czy to prawdopodobieństwo oddziaływania foton-foton zależy od ich energii? Y, od ich energii, czyli rozumiem, od energii jąder-ołowiu. Fotonów oddziałujących ze sobą. To, jak, tak. jak nie mam, nie będzie to, znaczy, będzie miało jeszcze tak. mniejsze prawdopodobieństwo spotkanie tak. dwóch fotonów światła, które możemy widzieć, tak, tak jak na firmach tak. Lukasa, tak. które będą sobie Dokładnie. oddziaływać. Dokładnie, to jest bardzo dobry komentarz. Czyli tak. nie dość, mamy. że mamy te kilka przypadków na 20 miliardów zderzeń, to jeszcze musimy to prawdopodobieństwo okroić pewnie o kilka nie wiem, tysięcy, milionów, miliardów, tak. żeby mówić o świetle widzialnym. Dokładnie, tutaj mówimy oczywiście o fotonach, które mają bardzo dużą energię. Więc to nie jest zakres ten, tej energii, która nas by interesowała. Tak jest, inaczej mówiąc, światło z reflektora biegnące do mnie wcale nie jest rozpraszane na bok przez światło od tych niebieskich świetlówek. Każdy z nas tego doświadcza, i myślę, że y, intuicyjne jest, że to jest coś niesamowitego w sensie, nie doświadczamy tego na co dzień. Naprawdę. Niesamowite. No ale tak jak wspomniałaś, ktoś próbował y, oceniać to gołym okiem. Y, nawet na papierze, jeżeli by próbować analizować takie rzeczy jak 20 miliardów zdarzeń, to jest niemożliwe. Do tego są potrzebne na pewno superkomputery. Do tego jest, jest potrzebna prawda. potężna moc obliczeniowa. Jak CERN sobie z tym radzi? Tak, CERN ma, proszę Państwa, oczywiście bardzo bogate centrum komputerowe, bogate w sensie mocy obliczeniowej. Oczywiście analiza danych z LHC to są miliardy, miliardów przypadków. Okazuje się, że zderzenia mają miejsce co 25 nanosekund na LHC. Tych zderzeń jest 40 milionów na sekundę. Proszę Państwa, zbieramy dane przez długie godziny, więc proszę zobaczyć, to się odpowiednio mnoży: 40 milionów przez czas zbierania danych. Nie jesteśmy w stanie zapisać wszystkich przypadków do analizy. Tak naprawdę wybieramy maleńki ułamek ilości przypadków, które jesteśmy w stanie zapisać na taśmie i przeanalizować. CERN w roku 2016 zapisał 50 petabajtów danych. To chyba robi wrażenie. Peta to 1000 tera, przypomnimy. 10 do 15. Mm? No właśnie, więc to był rok 2016. Eksperymenty przygotowują się teraz do kolejnej kampanii w roku 2013, która zaczęła się tak naprawdę rok temu. Natomiast najciekawsze jest to, że przed nami jeszcze ciągle jest wiele lat, i tak naprawdę na ten moment. Eksperymenty na LHC zaplanowane są w tym momencie mówi się o roku 2040. W sensie kolejka już jest przez te wszystkie lata zaplanowana, tak? Cały program badawczy jest zaplanowany aż do roku 2040. Okazuje się, że ta ilość danych, którą zebraliśmy, to jest jakieś 10% zaledwie tych danych, które. Planujemy zapisać w całym cyklu życia LHC, więc ciągle jest wiele, wiele, wiele danych do zapisania i do analizy. No i oczywiście tutaj y, centrum komputerowe odgryba, odgrywa wielką rolę. W CERNie narodziła się ta idea. Y, gridu, prawda, czyli połączonej sieci pomiędzy komputerami, mocą komputerową, która znajduje się, rozsiana jest zasadniczo po całym świecie. To jest tak zwany LHC Computing Grid, projekt, który, który związany jest ściśle z eksperymentami na LHC. Tak, oczywiście to nie jest tylko centrum komputerowe, które zbiera dane, to centrum komputerowe i analizuje dane. To centrum zapisuje... Dane i przesyła te dane, roz, ro, dystrybuuje je na, do, do tych centrów komputerowych, które znajdują się w instytucjach partnerskich, rozsiane są po całym świecie. Produkujemy bardzo dużo kodu na LHC. Policzono, że to jest jakieś 50, tysięcy, 50 milionów przepraszam, linii kodu. Kod jest kod, który służy do, no właśnie, do oprogramowania detektorów. Do zapisu, do filtrowania przypadków w czasie rzeczywistym. To jest tak zwany system trigera. No i później do analizy danych. 50 milionów linii kodu, to jest, to, to tak jakby plasuje LHC czy programistów z LHC raczej w stronę tych, którzy produkują dużą ilość kodu, dlatego że można porównać. Zresztą tutaj miałam takie. Taki przykład, no, właśnie. LHC to 50 milionów linii kodu, które można zacząć porównywać, jak to było historycznie w misji Apollo 11, przy oprogramowaniu Łazika, który był wysłany na Marsa, i tak dalej, i tak dalej. Widać, że, no, właśnie, z roku na rok. Przy pro, z projektu na projekt te wymagania, które związane są z programowaniem, rosną. No i, i, I teraz ilość kodu, która jest produkowana, oczywiście pokazuje nam, że znajomość języku wprogramowania ciągle w XXI wieku będzie bardzo poż pożądanym atutem. No i te liczby, o których mówię, to 50 milionów linii kodu, to jest liczba z roku 2017, podejrzewam, że ona wzrosła, jest nieaktualna. Natomiast chcę podkreślić, że ten kod jest publicznie dostępny, to jest też taki ważny kamień milowy. CERNu, który dba o to, żeby dostęp do wiedzy, zasobów był dostępny dla każdego. Mówiłam o internecie wcześniej, prawda, że każdy człowiek powinien mieć dostęp do internetu. To samo dotyczy teraz oprogramowania. Oprogramowanie jest publicznie dostępne od kilku lat. I może wspomnę przy tej okazji o publikacjach. Otóż CERN jest tym ośrodkiem badawczym, który od samego początku kładzie bardzo duży nacisk, żeby. Publikacje naukowe, dostęp do publikacji naukowych, do wyników badań z LHC był dostępny dla każdego. No właśnie, więc tutaj jest taka polityka, otwartego dostępu do badań naukowych. Myślę, że niektóre dziedziny mogą tak jakby czerpać z tego inspirację. A co z dostępem do samej maszyny badawczej? To znaczy słyszałem, że kolejka jest rozpisana na do 2040 roku, porównywalna prawdopodobnie ze służbą zdrowia, ale czy ja, osoba niezwiązana w ogóle z eksperymentem, mogę sobie wymyślić jakiś temat badawczy i pójść tam zgłosić, przepraszam, ja bym chciał tutaj wejść na akcelerator na 5 minut, żeby sobie zderzyć jądro wapnia z Magnezu i zobaczyć co się będzie działo. No, dobre pytanie. To znaczy, gdybyśmy mieli pomysł na y, konkretny eksperyment, to musimy oczywiście zacząć, y, no, po pierwsze zobaczyć, czy, czy tego typu pomysł nie jest realizowany w ramach którejś z czterech dużych współpracy, bądź tych mniejszych eksperymentów. I wydaje mi się, że to jest naj, najlepszy pomysł, żeby dostać się właśnie i zacząć negocjować, tak jakby czas, czas związki. Oczywiście, jeżeli chodzi o dostęp do danych, czy do możliwości wykonania eksperymentów, to tutaj mamy. Po prostu pewne zasady zatwierdzania projektów itd. Tak tak w związku z tym, no, jeżeli się ma dobry projekt, dobry pomysł, można przyjść i spróbować przekonać innych do swoich racji. Natomiast może ja wspomnę przy tej okazji, że jest taki ciekawy konkurs dla uczniów szkół średnich który za nazywa późno. się, proszę? Za późno dla mnie. Za późno tutaj, tak. Natomiast właśnie, planowanie eksperymentu za, trzeba zacząć wcześniej. CERN ma konkurs A Beam Line for Schools. To jest konkurs, który jest adresowany do uczniów szkół średnich, które mogą właśnie wymyślić swój eksperyment. Oczywiście to nie będzie eksperyment na miarę LHC, coś mniejszego. Tak jak wspominałaś, zderzamy... Tam jakieś, coś z czymś, prawda? I, I chcemy coś konkretnego zmierzyć. No właśnie, to jest konkurs dla tego typu ludzi, którzy mają pomysł, chcieliby coś zrobić. W ramach tego konkursu uczestnicy przygotowują propozal, no, czyli będę zderzał to z tym i chcę zmierzyć coś. I możliwości są dwie: albo wykonujemy pomiar w którymś z mniejszych eksperymentów, czy też nawiązce w Cernie, ewentualnie w partnerskim laboratorium. W Dezy. Taki konkurs, te konkursy one biegną już od 10 lat. Nabór jest ogłaszany co roku. W tym, w tym roku, bodajże w kwietniu, jest zamknięcie okresu zbierania wniosków. Chcę powiedzieć, że grupa z Polski w roku 2016 wygrała ten konkurs. Mieli fantastyczny pomysł. Nazywali się Pyramids Hunters. Czyli łowiący piramidy, tak, wymyślili sobie fantastyczny, mieli fantastyczny pomysł na, na eksperyment. To znaczy, wymyślili sobie, że będą przebadają, czy wewnątrz piramidy syna faraona Heopsa znajduje się jakieś magiczne, nieznane pomieszczenie. Muszę powiedzieć, przeczytałam ostatnio, Propozal, no właśnie, bo do tego konkursu trzeba oczywiście przygotować propozal, trzeba też nagrać filmik, w którym opowiemy o tym, co będziemy tak naprawdę chcieli zmierzyć. Fantastyczny pomysł, muszę powiedzieć, wygrali i jak przeanalizowałam kolejnych laureatów, to muszę powiedzieć, że, że, że nie dorównywało się do tego pomysłu z piramidami. Miałem zadać pytanie czy żałujesz swojej ścieżki życiowej jaką obrałaś ale wydaje mi się że słuchając ciebie nie trzeba takiego pytania zadawać nie trzeba. zadam w takim razie inne bardziej na czasie czy polecasz podobną ścieżkę naukową rozwoju dla młodych naukowców teraz czy już dużo mamy odkrytych rzeczy i tam się niewiele da już więcej zrobić czy jednak CERN ma przed nami jeszcze wiele do pokazania stajemy z tajemnic przyrody Myślę, że trochę to już wynika z mojej wypowiedzi. Mamy ciągle przed sobą dużo, dużo lat. Nie? 2040 to jest w tym momencie y, planowany czas zakończenia eksperymentów na LHC. Y, proszę Państwa, eksperymenty na LHC oprócz tego, że mierzą model standardowy, tu rozmawialiśmy o bozonie Higgsa, o bardzo precyzyjnych pomiarach modelu standardowego. Dowiadujemy się coraz więcej i więcej o podstawowych oddziaływaniach w naturze to oprócz tego w fizyce jest kilka pytań, na które model standardowy nie udziela odpowiedzi. Na przykład takie jedno z ciekawszych pytań to jest o py pytanie o antymaterię. Co się stało z antymaterią? My żyjemy w świecie, który składa się z cząstek materii. W takim razie gdzie jest antymateria? Bo przecież teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że antymateria narodziła się w równej ilości z, z materią. Tego typu pytań jest wiele w fizyce. Model standardowy na nie nie odpowiada. Okazuje się, że model standardowy według naszej dzisiejszej wiedzy jest taką teorią efektywną, to znaczy obowiązującą ciągle dla LHC, ale wierzymy, że jest jakaś inna, większa teoria. To tak jak teoria Newtona i powiedzmy... E, ogólna, teoria ogólna teoria względności dokładnie są pewne założenia przy których model standardowy działa, parametry i tak dalej. Natomiast wiemy, że no właśnie model standardowy nie tłumaczy wszystkiego. W związku z tym szukamy na LHC cały czas szukamy e, nowych cząstek, nowych zjawisk. No i osoby, które interesują się tym tematem, na pewno mają tutaj e, ogromne pole do, do działania. Już tu dużo mówić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Teraz głos oddajemy publiczności. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Tam Akurat panu, który się wcześniej. Ja chciałem zapytać, jaki jest status e, eksperymentu związanego z anomalią Mionu G-2? To jest pytanie nie dotyczące bezpośrednio Cernu, bo eksperyment Mion G-2 to jest eksperyment, który robiony jest w tym momencie w, w Stanach Zjednoczonych, w Fermilabie. Ale okej. Okay, tak, to jest bardzo ciekawy, ciekawy trop, który wskazuje w tym momencie w fizyce na pewną rozbieżność pomiędzy modelem standardowym a wynikiem pomiaru. Mierzony jest anomalny moment magnetyczny mionu, który jest aż 4,2 Sigma od przewidywań. Czyli daleko odbiega od nich. Daleko odbiega. Natomiast to są eksperymenty, to jest eksperyment, który nie związany jest z CERN-em. CERN nie jest w stanie, to znaczy LHC nie jest w stanie zrobić tego typu pomiaru z taką precyzją, o której mówimy, bo tutaj jeszcze dodatkowo ten wynik ma niesamowitą precyzję. To muszę powiedzieć, że to jest chyba jeden z najbardziej precyzyjnych w tym momencie wyników w fizyce. Natomiast to, co robimy na LHC, to muszę powiedzieć, że nawet nasza, moja grupa ma tutaj wkład. Zmierzyliśmy w zeszłym roku anomalny moment magnetyczny dla leptonu tau. Przypominam, lepton tau to jest cięższy brat mionu i elektronu, prawda? No właśnie. Mamy, w, w tym momencie w fizyce jest taka sytuacja, że mamy, mamy tą rozbieżność dla mionów. Dla elektronów jest, y, też jest rozbieżność, ale trochę mniejsza. Natomiast przez y, długie lata nie mieliśmy wyniku dla leptonu tau. Y, no I ten wynik udało się zrobić. Udało się zrobić pomiar używając znowu zderzeń z ciężkich jonów, zderzeń ultraperyferycznych, o których mówiłam w kontekście rozpraszania foton-foton. Udało się przeprowadzić bardzo ciekawy eksperyment, w którym zmierzyliśmy po raz pierwszy anomalny moment magnetyczny dla leptonu tau. To był jeden z ciekawszych wyników zeszłego roku z LHC. Powiem tak, że nasza konkurencja, czyli CMS, również badał ten proces i anomalny moment magnetyczny dla leptonu tau. I wyniki są tutaj konsekwentne między eksperymentami, więc aczkolwiek pochwalę się, że wynik eksperymentu Atlas jest lepszy, bardziej precyzyjny. Także jest też parę ciekawych pomysłów na przykładzie tego wyniku, które można zastosować, żeby poprawić jeszcze precyzję. Oczywiście będziemy zbierać dane w przyszłości tak itd., itd., także myślę, że to jest też pole takie jeszcze do rozwoju. Dziękuję bardzo. Jeżeli wolno, to chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać, mianowicie, czy fizycy jeszcze mają nadzieję, że w eksperymentach w LHC zostaną odkryte cząstki supersymetryczne? Tak. Ja się akurat nie supersymetrią nie zajmuję, ale nadzieja jeszcze nie umarła. Są tacy, co szukają? Bardzo dużo osób szuka, tak. W eksperymencie Atlas. Jest dedykowana grupa fizyków, doktorantów, którzy zajmują się poszukiwaniem cząstek supersymetrycznych. Nazywa się pięknie SUZY od supersymetry. I w tej grupie, z tego co wiem, ciągle są setki ludzi, doktorantów, mających nadzieję, że akurat nie ich próbka danych pokaże coś, co odbiega od przewidywań modelu standardowego czyli wskaże na istnienie czegoś nowego. Z supersymetrią sprawa jest dość złożona, bo tam jest mnóstwo modeli. Bardzo każdy model proponuje jakąś konkretną, bardzo szczegółową i inną analizę patrzenie w jakiś ogon jakiegoś rozkładu. Także tutaj jeszcze ciągle jest wiele, wiele do zrobienia. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że są też osoby, które są bardzo rozczarowane, bo w momencie, kiedy kiedy były wykonywane pierwsze zderzenia na LHC, były osoby, które uważały, że SUSY, czyli supersymetria, powinna się objawić od razu. Nie? Więc liczyli na to, że będzie wielkie odkrycie zaraz po przeanalizowaniu pierwszej garstki zderzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy kolejne pytanie. Będzie jeszcze kolejna. Ja mam pytanie, co się stanie po tym roku 2040? Czy to jest tak, że data ta wynika z faktu, że zderzacz hadronów ma jakieś części obliczone na ileś lat cyklu życia? Czy jest to po prostu na razie koniec kolejki eksperymentów, natomiast potem ten zderzacz dalej będzie dostępny i być może coś jeszcze do tej kolejki wpadnie? Tak, dziękuję za to pytanie. Detektory, jeden aspekt związany jest na pewno z czasem życia detektorów, bo proszę pamiętać, że w warunkach zderzeń na LHC mamy bardzo duże promieniowanie. To są eksperymenty, które są robione, poddawane cały czas ogromnym dawkom promieniowania, więc wiadomo, że te eksperymenty detektory się starzeją, prawda? Są napromieniowane, się starzeją, więc w pewnym momencie czas życia się kończy. No więc ten rok 2040 między innymi będzie mniej więcej odpowiadał czasowi, na który tak jakby zaprojektowane są te części detektora, które będą uczestniczyły w tak zwanym czwartym cyklu zbierania danych, który dopiero zaczniemy około końca lat 20. Tak? teraz jest 23, 23 i to około 28-29 mamy zacząć tak zwany czwarty cykl zbierania danych. Co ciekawe, w tym czwartym cyklu. Zbierania danych. W ogóle przygotowujemy w eksperymencie Atlas zupełnie nowy detektor, który okala punkt zderzenia. Jest to zupełnie budowany detektor od zera, dlatego że stary detektor do tego czasu, znaczy ten detektor, który ciągle teraz zbiera dane. Po prostu skończy się jego czas życia, prawda? No właśnie, więc będziemy mieli nowe detektory na ten czwarty cykl zbiera zbierania danych, ale ponieważ warunki, przy których będą zbierane zderzenia proton, proton, będą tak ekstremalne, czyli promieniowanie, którym te detektory będą bombardowane, będzie tak duże, że rok 2040 to jest mniej więcej koniec czasu życia. Ale powiem tak, że są cały czas prowadzone badania, ludzie mają pomysły o. Jeden z tych pomysłów to jest tak zwana fabryka fotonów, Gamma factory, o, fabryka Gamma, gdzie między innymi ludzie interesują się tymi zderzeniami foton-foton, o których mówiliśmy wcześniej, prawda? Jako zderzenia, które dostajemy w pewnym sensie za darmo z, z tych wysokich pól elektromagnetycznych, które towarzyszą poruszającym się jądrom ołowiu. Więc Ludzie cały czas myślą, badają różne, różne możliwości i wierzę, że będziemy się dalej rozwijać i na pewno coś się będzie działo po roku 2040. Jak Państwo wiecie, są też pomysły innych zderzaczy prawda, rozważane. W środowisku fizyku, fizyków cząstek. Myślę, że tutaj, jakie będą losy ponad ten rok 2040 w fizyce cząstek, bardzo dużo zależy od tego, co się wydarzy pomiędzy teraz a tym rokiem 2040. Jeżeli będzie jakieś odkrycie, jeżeli to, to to odkrycie na pewno zdefiniuje to, co będziemy robić dalej. Było na pewno jeszcze jedno pytanie tutaj. Ja mam krótkie pytanie. Jakie były w CERNie nagrody Nobla oprócz Higgsa? Yy, tak, yy. CERN, to znaczy nagroda Higgsa, przypominam, yy, to jest nagroda teoretyczna dla osób, które tak naprawdę nie były związane z CERNem, no bo CERN to jest jednak laboratorium eksperymentalne, ma też swoją grupę teoretyków, ale muszę powiedzieć, że nie wiem, czy Peter Higgs był wśród nich w tych latach 60 -tych, kiedy proponował swoją teorię. CERN ma dwie Nagrody Nobla. Pierwszą otrzymał Carlo Rubia z Simonem van der Merem za odkrycie, też za odkrycie nowej cząstki czy nowych cząstek. To były cząstki W i Z. W latach 80 zostały odkryte. Cząstki bardzo ważne, cząstki elementarne, bardzo ważne, pełniące rolę nośników oddziaływania słabego. To był rok 83, bodajże, kiedy, kiedy ci dwaj panowie otrzymali nagrodę Nobla. Carlo Rubia był wtedy dyrektorem CERN, u więc on dostał tę nagrodę jako właśnie reprezentujący i eksperyment, który wykonał, wykonał to, dokonał tego odkrycia, jak również reprezentował cały laboratorium. I druga nagroda nobla to jest nagroda dla Georgia Charpaka. To jest taka nagroda bardziej instrumentalna za wymyślenie y, idei y, detekcji y, cząstek, to są tak zwane komory y, proporcjonalne. To są typy detektorów, które służą do rejestracji produktów, y, które powstają w czasie zderzenia y, protonów. To jego odkrycie dało początek bardzo szybkiemu rozwojowi dużych detektorów. No właśnie, on wymyślił miał bardzo ciekawy pomysł, w jaki sposób będzie można rejestrować cząstki na taką masową skalę. I to tak, jakby zapoczątkowało, to jego odkrycie zapoczątkowało bardzo silny rozwój dużych detektorów cząstek. I umożliwiło w ogóle ten rozwój detektorów. Czy są jeszcze pytania na sali? A tak, jest. A takie pytanie też może trochę lejka z innej branży. Ale ciekawi mnie taka sytuacja w momencie zderzania tych cząstek w, w zderzaczu o takie, o takie kompensowanie tej energii, o takie, jakby nie wiem, procedury bezpieczeństwa czy tam są ludzie za to odpowiedzialni cały czas? Jakby pani profesor może o tym troszkę mogła powiedzieć? Yy, tak, proszę państwa, dziękuję za to pytanie. Yy. Maszyna to jest armia ludzi, którzy tą maszynę obsługują, zarówno pod względem technicznym. Chcemy mieć odpowiednie parametry pól elektrycznych, magnetycznych. Patrzymy się na próżnię, patrzymy się na, na właśnie pole magnetyczne, a to nam generuje odpowiednio prąd, który płynie. Z wykorzystaniem też zjawiska nadprzewodnictwa. Ale oczywiście są też aspekty związane z prowadzeniem wiązki, więc musimy mieć pewność, żeby prowadzić tą wiązkę po trajektoriach. Musimy korygować tą trajektorię. Już wcześniej wspominałam na takie subtelne efekty, jak na przykład oddziaływanie Ziemi, ziemia, grawitacyjne Ziemia-Księżyc. No i oczywiście są, jest bardzo dużo promieniowania w samym tunelu akceleratora, w związku z tym jest też armia ludzi, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo takie radiacyjne. W czasie wykonywania eksperymentów nikt nie może znajdować się w tunelu akceleratora, nikt nie może się znajdować w ogóle w pobliżu eksperymentów, bo warunki promieniotwórcze tam są takie, że, no, że nie dałoby się przeżyć. Także jak najbardziej te aspekty bezpieczeństwa odgrywają ogromną rolę. W szczególności CERN kładzie ogromny nacisk na to, żeby wszystkie procedury były prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Jeszcze jedną rękę podniesioną, zdaje się, że widziałam. Tak jest, prawa strona. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, na czym polega nowoczesność jakby terapii onkologicznej proponowanej przez CERN? E, tu muszę powiedzieć, to jest terytorium, gdzie się czuję mniej ekspertką. E, to ma być terapia w oparciu o wiązki elektronowe, nie hadronowe. Bardzo popularna teraz jest tak zwana terapia hadronowa. Ja może. Pokażę Państwu zdjęcie, którego nie miałam okazji omówić. Tam można ją spotkać nawet w Krakowie. Dokładnie, w Krakowie mamy centrum, w którym stosowana jest terapia hadronowa. To jest jeden z aspektów w ogóle, który chciałam też omówić w trakcie, w trakcie naszej wcześniejszej rozmowy. To znaczy, proszę zobaczyć, mamy akcelerator, mamy detektory. Komuś by się wydawał, to są bardzo duże drogie, duże, drogie eksperymenty. No właśnie, ale my jako społeczeństwo mamy też z tego taki zysk. Proszę pamiętać, że LHC to nie jest jedyny akcelerator na Ziemi, oczywiście, jedyny największy. Natomiast w tym momencie mamy. Ponad 30 tysięcy akceleratorów w ogóle na świecie, no i połowa z nich y, używana jest w medycynie. Także widać, że te technologie, które są opracowywane w cenie służące do prowadzenia wiązek, do detekcji, no bo musimy tutaj odpowiednio rejestrować produkty m, jakichś procesów, które później służą nam na przykład do obrazowania, y, obrazowania konkretnych narządów w ciele pacjenta. To, co ja wiem na temat tej, tej, tej terapii, to jest to jest w ogóle bardzo, bardzo nowy projekt Cernu. Zasadniczo Cern po raz pierwszy ogłosił garstkę szczegółów na jego temat teraz w zeszłym tygodniu, w styczniu, na takim corocznym spotkaniu, w którym definiował dyrektor Cernu, cała dyrekcja Cernu, Podsumowuje miniony rok, ale również y, definiuje program badawczy na kolejne 12 miesięcy. Y, więc y, takie hasła tego projektu to jest właśnie ta wiązka elektronowa i to są te stadia y, nowotworu, które, dla których terapia hadronowa już nie wystarcza. Dodatkowo y, ta nowa terapia elektronowa, czyli projekt LIGHT, ma y, ma nie, nieść tak, jakby mniejsze skutki uboczne dla samego pacjenta, pacjenta co tutaj oczywiście też jest o, ogromnie ważne w, w takiej terapii. Więc pamiętajmy o tym, że mamy te akceleratory, które służą do badań podstawowych, ale te technologie wykorzystywane są później w naszym życiu, właśnie między innymi w medycynie. Oczywiście mamy pewne podobieństwo pomiędzy rejestracją. Cząstek, które zostały wyprodukowane w zderzeniu proton-proton, bo zasada jest taka, że chcemy zrekonstruować zdarzenie, czy to, co się stało w wyniku takiego zdarzenia. A więc znowu rekonstrukcja obrazu takiego zdarzenia zderzenia proton-proton na LHC, później jest tak jakby stosowana przy rekonstrukcji no właśnie obrazu na przykład, który otrzymujemy w wyniku tej jakiegoś naświetlania naszego organizmu, prawda? To są dokładnie te, te same metody możemy zapożyczać z fizyki cząstek w już w konkretnych aplikacjach medycznych. Można? Okay. No właśnie, bo to terapia jakby protonowa jest ściśle używana do tego, żeby tak dokładniej napromieniać pacjenta względu na jakby pik braga obecny. Przy tym z tym się, na czym polega jakby przewaga elektronów. Przykro mi, nie, nie mogę powiedzieć nic więcej ponad to, co powiedziałam. Natomiast jeżeli ten temat Panią interesuje, to możemy chwilę zamienić tutaj parę zdań po spotkaniu. I wymienimy się już informacjami offline. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania na sali? Tak, dzień dobry. To ja chciałam się zapytać bardziej praktycznie, jakie pierwsze kroki wykonać, albo co zrobić, żeby stać się jednym z badaczy Cernu? Jednym z badaczy Cernu? O, to nawet muszę powiedzieć: dziękuję za to pytanie, bo to pozwoli mi pokazać. Slajd ostatni z tej prezentacji, którą przygotowałam. Proszę Państwa, chciałam wspomnieć o dwóch pro programach. No właśnie, zależy w jakim się jest wieku, ale powiedzmy tak: mamy taki program na uczelni naszej, na AGH, który się nazywa Prymusi AGH. W ramach tego programu najlepsi studenci pierwszego roku, ci, którzy się rekrutują z najlepszymi Najlepszym współczynnikiem rekrutacyjnym, nie wiem, jak się to dokładnie nazywa, dostają status prymusa AGH. Jeszcze w, przed pandemią organizowaliśmy takim osobom wycieczkę do CERNu. To była taka dwu, trzydniowa wycieczka, gdzie można było pojechać, zobaczyć, jak wygląda. Wyglądają niektóre eksperymenty, można było zjechać, ponieważ tę wycieczkę organizowaliśmy w okresie w miesiącu lutym, kiedy eksperymenty nie zbierają danych. W związku z tym można było w ramach tej wycieczki zjechać pod ziemię i zobaczyć, jak wygląda konkretny eksperyment. To jest jedna możliwość dla studentów, natomiast dla młodszych y, uczestników, dla Uczniów szkół średnich. Organizujemy takie zajęcia, International Master Classes, Hands on Practical Physics, gdzie zapraszamy uczniów do nas na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. I przez pół dnia uczymy, opowiadamy uczestnikom o tym, czym jest fizyka cząstek, w jaki sposób analizuje się dane. To są warsztaty. w związku z tym na zakończenie tych zajęć mamy takie zajęcia warsztatowe, gdzie każdy ma możliwość każdy z uczestniczących ma możliwość przeanalizowania danych, małej próbki danych, podglądnięcia dokładnie jak to robią fizycy cząstek. I na koniec tej, tego, tych warsztatów jest takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy łączymy się z innymi grupami. Okazuje się, że w czasie, kiedy my pracujemy nad analizą danych w innych miejscach na świecie, w czterech innych miejscach na świecie, to może być Ameryka, Europa, Azja, pracują ludzie nad tym samym tematem, też nad analizą danych. I łączymy się pod koniec dnia na taką godzinną telekonferencję z cern W cern są moderatorzy tej konferencji i analizujemy wyniki osoby, które uczestniczą w tym wydarzeniu mogą poczuć się właśnie trochę jak ci naukowcy, którzy mają współpracę międzynarodową. Tu trzeba znać oczywiście język angielski, żeby się skomunikować. I myślę, że to jest na pewno też dobra okazja do tego, żeby się zainteresować tematem i zobaczyć, jak to wygląda trochę od kuchni. W tym roku będziemy organizować takie zajęcia w marcu. Także jeżeli ktoś tutaj na sali byłby chętny i spełnia kryterium, że jest w liceum, to zachęcam do kontaktu. Lub nas słucha i ogląda. Lub nas słucha i ogląda. A nawet jeśli to będzie oglądać offline, to też jest zaproszony. Ostatnie minuty, proszę Państwa, ostatnia szansa na zadanie ostatniego pytania. Ja też mam pytanie. takie trochę może bardziej trywialne, ale w jaki sposób są chłodzone te wielkie magnesy w Cernie do tak ekstremalnie niskich temperatur? Mm, tak. Tutaj wykorzystujemy, proszę Państwa, ciekły hel. Cern jest. Cern jest chyba jednym z największych użytkowników ciekłego helu w Europie. Temperatura ciekłego helu no to jest właśnie tam około minus 270 stopni Celsjusza. To są ogromne instalacje i czy też czas na schłodzenie całej maszyny, bo pamiętajmy o tym, że tutaj mówimy o 27 km akceleratora. Zajmuje sporo czasu. Może przy okazji wrócę jeszcze do tematu próżni, o której wcześniej mówiliśmy, prawda? Czyli wypompowywania powietrza to też nie jest proces,, który, który zachodzi w ułamku sekundy, żeby wypompować powietrze do parametrów próżni, która, którą mamy zaplanowaną dla LHC, potrzebujemy dwóch tygodni. Także to są wszystko dość długie procedury, które służą do tego, żeby sprawić, że eksperyment jest tak naprawdę przygotowany do tego, żeby móc zacząć zderzać protony. Mnie z kolei zainteresowało drugie ekstremum, czyli temperatura plazmy kwarkowo-gluonowej. W jaki sposób jest osiągana? Ta temperatura jest osiągana poprzez, poprzez bardzo duże uzyskanie bardzo dużych gęstości. Właśnie tutaj mówiliśmy z kolegą o tym, że do wytworzenia plazmy kwarkowo-gluonowej potrzebujemy obiektów, które są, mają dużo nukleonów, jądra atomowe, które mają bardzo dużo nukleonów. Jeżeli te obiekty spotkają się w przestrzeni i w czasie, gęstości materii, które będą wytworzone spełnią warunki, które pozwolą na wytworzenie odpowiednio wysokich wartości temperatur. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za liczne pytania. Mam nadzieję, że każdy z nas zapamięta to wydarzenie jako spotkanie z jedną z osób, które jako pierwsze na świecie pokazały, że miecze świetne nie są taką całkowitą fikcją. Za co dziękujemy. I dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. bardzo.